Nowe informacje o sytuacji na granicy. Pojawili się białoruscy funkcjonariusze. Stanisław Żaryn, na miejscu, w którym atakowano granicę, pojawili się białoruscy funkcjonariusze. W godzinach wieczornych w miejscu, w którym atakowano granicę RP, pojawili się białoruscy funkcjonariusze, którzy zachowywali się, jakby zabezpieczali dowody w śledztwie, poinformował we wtorek późnym wieczorem rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. W godzinach wieczornych w miejscu, w którym atakowano granicę RP i skąd rzucano w Polaków m.in. kamieniami, pojawili się białoruscy funkcjonariusze, którzy zachowywali się, jakby zabezpieczali dowody w śledztwie, napisał we wtorek na Twitterze Stanisław Żaryn. Do wpisu załączył krótki film, na którym widać grupę ubranych na czarno mężczyzn, którzy mając założone jednorazowe rękawiczki, podnoszą z ziemi różne przedmioty. Widoczni są także funkcjonariusze w mundurach. Wygląda to jak przygotowanie do akcji propagandowej przeciwko Polsce. Bardzo prawdopodobne, że Białoruś zacznie oskarżać władze PL o rzekome zbrodnie, popełnione w dniu dzisiejszym. Kolejne prowokacje niemal pewne, napisał w kolejnym wpisie. Sytuacja na przejściu granicznym Kuźnica, Bruzgi, gdzie od poniedziałku po stronie białoruskiej koczują migranci, zaostrzyła się we wtorek rano, gdy, jak informowała Straż Graniczna, w stronę polskich służb rzucane były m.in. kamienie, kłody drewna. Policja używała armatek wodnych wobec agresywnych osób znajdujących na przejściu po stronie białoruskiej. Ministerstwo Obrony Narodowej dodało, że migranci zostali wyposażeni przez białoruskie służby w granaty hukowe i obrzucili polskich żołnierzy i funkcjonariuszy.